Słuchajcie, dzisiaj pokażę Marcinowi Mazur i rodzinie, czym jest urbex. Mam takie zadanie dzisiaj. Idę z nimi do Orłowa, do klubu Maxim. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi. Tak łagodnie skocz, żebyś tam nogi nie złamał czy coś. O. Zaczniemy tam od prawej strony. To tacy ludzie, którzy tu przychodzą i wszystko niszczą specjalnie. Jedynie kto tu może być kupujący, to być może azbest. A tam na górze jest papa. Ale nie ma. A. Z azbestu to nie szkodzi. O, ta latarka już to rozświetla, moja poprzednia nie rozświetlała. No, jeszcze jak byłem jakiś czas temu, to szkło było całe. To jest cisza. Tu była dyskoteka, nie? Tak, tak. A tutaj serwowano różne posiłki. Chodźcie tam najpierw, bo tam jeszcze coś jest. Też alergikiem jestem właśnie. Dobra, pchamy się tam czy już nie? Chyba nie ma sensu, bo to krzesło może się... Nie, nie idziemy tu. Tam jest pusto dalej. I tutaj najwięcej tej wody kapie. Bo tutaj drzewo przebiło. Kiedyś to drzewo żyło. Jak byłem tutaj jeszcze jakiś czas temu, to wszystko... No nie było tego całego syfu tutaj na ziemi. No, wejście jest takie jak kiedyś, tak? Bo chcecie, to możemy. Tutaj trzeba uważać, żeby nikogo nie spotkać, bo to jest takie... No bo to jest miejsce dość niedawno opuszczone i w lato tutaj potrafili bezdomni siedzieć, ale teraz nikogo nie słychać. Jakby było mocno słychać, bo są drewniane podłogi. Jak ktoś idzie, to słychać wszystko. Dlatego trzeba zwiedzać, póki jeszcze można, bo za kilka lat te podłogi jeszcze trzymać nie będą. A to jest od kilku miesięcy dopiero opuszczone. Tu jest ta niby kuchnia zachowana, tylko że widzę już... Już jest mniej zachowana niż było. A tu śmierdzi, nie? Chwali to ktoś tutaj zrobił tak zwaną spalnię. No ja mogę czuć właśnie, że ktoś tutaj był. Nie zbity od maja, aż się dziwię, że żaden wandal tego jeszcze nie zbił. Lustra. O, jakie ładne. Z 2008 jakoś.
to jest chyba nowa gazeta. Mhm. Nie ma chyba, a jest. 2008. Mhm. Kupa nie prowadzi. No właśnie tutaj się różne rzeczy widzę, dziwne dzieją. Jakieś... A tutaj czuć alkoholem. Mhm, no już to stało tam kiedyś. Mhm. A ten budynek, to jest co tutaj? Tutaj była jakaś kamienica, tutaj ludzie mieszkali. Ale to nie należało do tego obu. Kiedyś należało, jak to istniało, to tutaj mieszkali chyba pracownicy w tym. A po opuszczeniu, bo tam to zostało opuszczone w 2004 roku, tutaj jakieś chyba mieszkania komunalne były. Chociaż nie, już jest ze 2 lata opuszczone, widzę, bo ktoś tu był w 2014 roku. Mhm. Potem możemy się jeszcze na klif przejść, bo tam są ładne widoki z góry. Jest ścieżka. Tak. Tam jest tego bezdomniarnia, że tak tu mówimy. Tam kiedyś wchodziliśmy, tam pełne z różnych materaców, oni tam przesypiają w nocy. Dosunięty. Był tutaj na skarpie, a tam za tą górką. I postanowili go zjechać i wysadzili ten kawałek ziemi i on zjechał na dół. Sobie robię ujęcia, potem jak będę jakieś nowe intro robić czy coś, to może mi się przyda. No również. Dzięki, że odezwałeś się, fajnie. A jak wiesz, jak tutaj mieszkasz blisko, to na pewno się zobaczymy. Tak. No widzisz, jak tędy wakacje, to my to będziemy, to wyczaisz kiedy. Dzięki jeszcze raz. Na razie, trzymaj się. Cześć. Cześć. Maksyma w Gdyni. Znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi.